Tomaszowie Lubelskim na trasach biegowych Siwa Dolina odbywają się drugi dzień zawody sportowe w ramach biegu na igrzyska. W tychże zawodach bierze udział ponad 300 narciarzy z całej Polski reprezentujących 34 kluby z całej Polski. Młodzi sportowcy rywalizują w 5 kategoriach wiekowych, starsi również ambitnie rywalizują w grupie senior-amator. Głos oddamy dla wiceprezesa do spraw organizacyjnych Waldemara Korcuna, Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim. Decyzje zapadły w zeszłym tygodniu, ale dzisiejszy dzień pokazał, że były to słuszne decyzje, gdyż praktycznie nie mając tras podjęliśmy decyzję, że jednak robimy te zawody. Inwestycje, które poczyniono w mieście Tomaszów Lubelskim, a więc możliwość sztucznego zaśnieżania, w pełni się potwierdziły. Do końca pracowaliśmy bardzo ciężko, usypując trasę 200 km. Jest to trasa w tej chwili sztucznie usypana. Te opady śniegu z soboty na niedzielę pozwoliły w dniu dzisiejszym już rozegranie na pełnych dystansach. Ja ze swojej strony zachęcam zarówno mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, jak i całej Lubelszczyzny, tych regionów, do przyjazdu tutaj na trasy biegowe Siwej Doliny i korzystania z nart biegowych. Myślę, że w okresie zimowym jest to bardzo wszechstronny sport. Rozwija zarówno górne partie mięśniowe, jak i dolne. Także serdecznie zapraszamy tutaj. Trasy mamy obiecane, że będą codziennie przygotowywane, odpowiednio ratrakowane i będą to, na pewno nie będziemy w tym momencie jeszcze Jakuszycami, ale takimi mini Jakuszycami chcielibyśmy być w przyszłości. Thank you.
hapaj, hapaj! Hop, 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 hop! Dajesz, Dorcie, dajesz, dajesz, Mija! Hopaj, hopaj, rybka! Hopaj, 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 hopaj!
Przejdź na prawo, bo tam jest twardo. Nie się...
chwilę poczekać. Trzymaj! Super! Trzymaj! Trzymaj! Trzymaj!
wysoko kolanko, dobrze, dobry rytm. Wytrzymasz, Michał, wytrzymasz to. Jasiu idzie, skutko, skutko! Głowa do góry! Głowa do góry! Zaczynaj robotę! Raz, raz i raz! Brawo, Weronika! Dawaj, dawaj! Raz, raz, raz! Prawa ręka wyżej! Emilka, dajesz, dajesz! Dawaj, Zuzia, dawaj, hopaj, hopaj, Zuzia! Hopaj, hop, bardzo ładnie, no, hop, jedziemy, nie stawaj! Jedziemy, hopaj! Dobrze, Zuzia, dobrze, hopaj! Ładnie, jedziemy, jedziemy, Zuzia! Nie, nie pochylaj się, głowa do góry! Dobrze, nie pochylaj się, dobrze! Jedzie, hop, jedziemy, na dwa kroki, raz! Jedziemy, nie, Zuzka, jedziemy, jedziemy! No, nartan, raz i raz! I raz, teraz głowę do góry Thank you.
Roztocza w biegach narciarskich na trasach Siwej Doliny. Zawody Pucharu Roztocza były jednocześnie trzecią i czwartą edycją zawodów bieg na igrzyska w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich. Inauguracja była w Jakuszycach, to są drugie zawody z cyklu, które odbyły się na trasach tutaj w Tomaszowie Lubelskim, Siwej Doliny. Kolejne zawody przewidywane są do rozegrania w Dusznikach, w Wiśle i w Łuszczykach Dolnych. W Wiśle odbędzie się zakończenie i planowane jest na początku marca, czyli 5 edycji zawodów. Zawodnicy rywalizowali we wszystkich kategoriach wiekowych, począwszy od najmłodszych dzieci wiekowo rocznika 2001, aż do kategorii senior, dystanse od 2 km do 10. W tej chwili jeszcze trwa bieg amatorów, który już dobiega powolutku końca. Przed nami za moment dekoracja tych amatorów. A myślę, że najważniejsze rozstrzygnięcia to rozstrzygnięcia drużynowe. Po raz kolejny obroniliśmy tytuł, zdobyliśmy Puchar Roztocza. Jesteśmy w klasyfikacji drużynowej na pierwszym miejscu. Jednocześnie wyniki tych zawodów pozwoliły nam na osiągnięcie pierwszego miejsca w klasyfikacji po czterech biegach, po dwóch zawodach. W naszej ekipie z Tomaszowa Lubelskiego, która po raz do tej pory czterokrotnie wygrywała bieg na igrzyska, w tej chwili wyszliśmy na prowadzenie. W naszej ekipie najlepiej zaprezentowali się zawodnicy w kategorii juniorek. Katarzyna Stokwisz, która w dniu wczorajszym wygrała sprinty, a w dniu dzisiejszym zajęła trzecie miejsce. Bardzo dobrze zaprezentował się młodzik Szymon Sikora, który w dniu wczorajszym był drugi. A także bardzo dobre wyniki w tych najmłodszych kategoriach, czyli nasze nadzieje na przyszłość narciarstwa biegowego w Tomaszowie Lubelskim. To są te najmłodsze kategorie. Tam Ania Berezecka, dwukrotnie druga, Oliwia Chlebicka, Karina Probola. To te nazwiska tych najmłodszych dzieci, które mamy nadzieję w przyszłości będą tutaj rozwijać swoje talenty i w dalszym ciągu pozwoli to naszemu klubowi z Tomaszowa Lubelskiego zwyciężać w kolejnych edycjach tego programu.